Hej, hej, z tej strony Galek, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej części w rozgrywce Resident Evil Village. Znajdujemy się przy maszynie do pisania, tam gdzie żeśmy przerwali. Tu jest nasz Duke, hrabia Duke, który zasypia. Najpierw może jeszcze zobaczmy, co mamy zrobić. A więc mamy znaleźć komnatę Dimitrescu. Komnatę Dimitrescu mamy odnaleźć. Mamy takie zasoby. Przyjrzyjmy sobie jeszcze. Tu nic więcej nie możemy wytworzyć. To są przedmioty kluczowe. No i tyle. Niewiele też mamy zasobów finansowych, bo mamy tylko 2705 lei, czyli to nie jest dużo. No ale dobrze. Chodźmy w takim razie, odszukajmy tą komnatę. Tędy żeśmy chyba już przechodzili, o ile mnie pamięć nie myli. Tak. Popatrzmy sobie jeszcze może na mapkę. Czyli musielibyśmy tutaj wyjść wyżej. Aha. No dobrze. Dobrze, chodźmy w takim razie wyżej. Tędy się przedostaniemy. I tutaj prawdopodobnie będziemy mogli użyć tego naszego wina. Tak. Właśnie, i tego zamierzam użyć. O, patrzcie, co się dzieje. Otworzyło się dalsze przejście, tak. Prog strzelniczy, to na pewno nam się przyda. Co tu jeszcze więcej mamy? Tu jest jakiś kuferek, otwieramy oczywiście. Klucz do dziedzińca, patrzcie. Czyli to jest ten klucz, którym na wprost moglibyśmy wyjść na zewnątrz, czyli to jest ten dziedziniec nasz. Fajnie. No i tu więcej chyba już nic nie ma, jeszcze zobaczmy. No niestety, nie ma. Ale mamy za to w głównym holu jakieś rzeczy, które są do zgarnięcia. Tu też nic nie było, zgadza się. Ale tu są... Coś słyszę? Ale nie. Tu są jakieś rzeczy do pozyskania. O, widzę chyba, widzę. Właśnie, o to mi chodziło. Tu mamy jakieś drzwi. Aha, zamknięte z drugiej strony. No dobrze, chodźmy dalej. Tu nie ma nic, ja tak trochę ostrożnie idę. O, tu mamy możliwość proch strzelniczy. Czy jeszcze coś? Tak, jeszcze coś. Jeszcze coś gdzieś tu jest. Tylko nie wiemy jeszcze gdzie. Trzeba się dokładnie porozglądać. Więc się rozglądamy. Zmienię może sobie na pistolet w razie co. Tu były drzwi zamknięte. Szkoda, że na mapce nie są zaznaczone miejsca, w których jest coś ukryte, tylko ogólnie pomieszczenie. Ten korytarz jest dosyć duży, dosyć długi. Więc nie wiem, czy my tutaj wszystko będziemy w stanie... O, coś mi tu... O, widzicie. Jak to dobrze się rozglądać? Fragment kryształu. I teraz czy to wszystko? Oczywiście, teraz to jest wszystko. Dobrze. Idziemy w takim razie, słuchajcie. Tu byliśmy. Czyli idziemy na dziedziniec, słuchajcie. Na dziedziniec idziemy. Bo tam mamy już... O! A... No nie! Ojejku! Nie no, ona się w ogóle tego nie boi. Czekajmy, słuchajcie. Już nas użarła. Dobra, klucz do dziedzińca. Już widzimy, tutaj jest, to jest nasza energia. Niestety już jest nadszarpnięta. Otworzyłem je, ale wyleczmy się. W międzyczasie to jest dziedziniec nasz. A nie, ona tu za nami nie wyjdzie przecież, bo jej tu za zimno jest, no tak. Dobrze, zobaczmy, co tutaj możemy... Na tym dziedzińcu. O, widzę już coś. Klatka.
klatkę mamy. Tu na razie jeszcze może wchodzić nie będziemy. Tu jest ta rozbita klatka. Na razie szukam innych rzeczy, które tu są do zgarnięcia. Bo, o właśnie, bo są. Właśnie, na przykład coś takiego. Ale idziemy dalej. Tu mamy drzwi. No nie, nie otworzymy tych drzwi raczej. Przynajmniej na tą chwilę. Tu nie mam nic. Zejdźmy w dół. Coś się rusza? Albo mi się zdaje. O, tu coś jest, zioło, dobra. Tu chyba się nic nie rusza, ale dobrze jest to sobie obadać. No tak. Dobra, idziemy. Tutaj to było to nasze wejście chyba. O, tu mamy kolejną wazę do zniszczenia i z jakimiś tam suwenirami. Za każdym razem oczywiście tu jest coś innego, żeby nie było. Kolejna waza. Metalowy złom, a niech będzie. Zawsze to coś nam się przyda. No i co my tu więcej możemy zrobić? Zobaczmy, czy to wszystko. Wszystko, patrzcie, to jest już wszystko. Mhm. Czyli dobra, no to w takim razie, skoro to jest wszystko, to ja się udam do tamtych drzwi. O, tutaj się udamy, gdzie żeśmy byli. Także tutaj wchodzimy. Śmiało, śmiało. O, patrzcie. Poszła na górę. Na szczęście mnie nie zauważyła. Zobaczmy, czy coś tu jest. Jest. Tu coś jest, chemikalia. Dobra. Dobra. O, czy coś więcej tu mamy? Chyba nie. Zgadza się, nie mamy tu więcej nic, ale chodźmy w górę. Tutaj mamy wazę. Dobra. Waza załatwiona. No i tu wchodzimy już w jakieś komnaty pałacowe. Patrzcie, jak to ładnie jest wszystko wykonane, zrobione, urządzone. Wszystko w złocie. No, ładnie, ładnie. Ale cóż, no niestety nic z tym więcej chyba nie zrobimy. Tu możemy chyba to rozwalić, te okna. O, właśnie. O to mi chodziło. Tu też możemy to roztegować. A nic takiego, nic takiego. O, to zamknięte. Najpierw może przejdźmy tutaj, wiecie? A dopiero potem tam będziemy wchodzić. Mapa zamku. V wyświetl mapę. No to wyświetlamy. Czyli jesteśmy tutaj. No okej. Okej. Tutaj to okno trzeba załatwić, żeby trochę zimnego powietrza nam wpadło. Którego... Nie, tu nie ma nic. Ale tu jest okno, więc też wpuścimy trochę powietrza. Aha, tu żeśmy już... O, tu coś jest. Naboje mamy. Pięknie. Tu coś jest. Nie, tu nic nie ma. Tu za to jest proch strzelniczy. Nie. Z zegarem nic nie zrobimy. Nie. Tu nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Zobaczmy jeszcze. Aha, czyli to już jest wszystko tutaj w tym holu. No dobra. Czyli możemy wchodzić do poszczególnych pomieszczeń. No to możemy tu wejść? Możemy. O! Jaka komnata.
Przełączmy się na pistolet. Zbadaj. Czyli coś tu możemy obracać i tak dalej. Tu jest jakaś umywalka. O! Rozcyfrujmy ten tekst. Był przed chwilą, ale znikł. Czekajcie, może trzeba odejść i podejść. Panie nie patrzą na panów względy, lecz powiedzmy biedakom coś dla zachęty. Jeśli przekażą władcy swemu pracy swój obfity plon, może ciudwina im spłynie i zmienią smutny ton. Ciekawe. To już wszystko żeśmy zebrali, ale tu coś trzeba z tym zrobić. F. O, spróbujmy. Biedakom, jak tam było? Powiedzmy biedakom coś dla zachęty. Jeśli przekażą władcy swoją pracę, swój ufity plon, że ciudwina nic płynie. Czyli ci biedacy przekażą panu. Pan jest tam. Czyli... tak. Dobra, co tam? Panie nie patrzą na panów względy. Czyli to jest pani i ona nie patrzy na nią. No dobra, to obróćmy ją na przykład tu. Bo ona nie patrzy, tak? A ta też nie patrzy, no bo ona jest... One na siebie niech patrzą. O, się nic nie dzieje. Ho, 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 ho. Może... Tak? Nie. Ale nie, ona nie może patrzeć na nich, czyli to musi być na pewno tak. A ten... Może tak? O! Zadziałało. Jakieś drzwi. O, otwiera się, patrzcie. No dobra. Zobaczmy, co tu się kryje. Jakaś drabinka. Na dół schodzimy. Oj, głęboko to. O, jest koziołek. Ale jeszcze sobie zobaczmy, tu więcej nic oprócz koziołka nie ma. Te koziołki trzeba zbierać, słuchajcie. To są... I tu my jesteśmy w jakichś lochach, patrzcie. Tu nic więcej nie ma. No to jest wino. Albo krew. Jak kto woli. Chyba krew jednak. O, tu coś mamy. Tu jakieś zwłoki powijane. Nie wiem czym, jakimś materiałem. No dobra. Tędy chyba dalej nigdzie nie pójdziemy. Tu się pochodnia jakaś pali. To chodźmy tędy. Tu jakieś owoce. O! Widzieliście to samo co ja? Tam coś ewidentnie wpadło. No. Wiecie co, ja sobie zmienię na tą broń. Ale nic nie ma. O. Tutaj. Nie no, tu nic nie było. Tam wpadło, ale... Ale cisza. O, tu skrzynka jest. Tu
kurczę, ostrożnie. Dobra. No, ja się też boję, powiem wam. Tu nic nie ma więcej. Patrzcie, tam coś bulgocze. A! Mówiłem, że tak będzie. Dobra. Aha, czyli to było tamto. Myślałem, że tu jeszcze coś po drodze jest. A nie chciałbym czegoś, wiecie, ominąć. Nie, tu więcej nie ma nic. Tu coś... O nie! Coś znowuż. Gdzieś tam chyba z przodu. Patrzcie. Dobra. Ale motyw. Tu coś jest... Aha, to jest tamto sygnalizuje. Dobra, że... Mamy jakiś suwenir tutaj. Proch strzelniczy. Tu świeczek pełno. O! Dobra. O nie! Tamten. A gdzie on idzie? Dobra. Dobra. Aha, to jest taka przesuwna, widzę chyba. Taki przesuwny element. Na razie nie będziemy go ruszać. Więcej nic nie ma, tak? No nie ma. Dobra, idziemy dalej. O. Chyba zabłądziłem w tych korytarzach, patrzcie. Nie wiem, gdzie już jestem, chyba tam na początku. A nie, tu jeszcze coś mamy. Dobra, bierzemy. O, patrzcie! No nie! O kurde, jak wyrósł mi spod ziemi. No nie! Tu coś jest? O! Kolejny. No nie! Ojejku! No nie, 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 nie! Mordę. Czekajcie, uciekamy, uciekamy, uciekamy szybko. Oni tu idą, ja w ogóle ich nie zauważyłem. Słyszałem jakieś hałasy, ale nie zauważyłem ich. Dobra. Dobra. Tyle. Chyba. Chyba. Chyba, chyba, chyba. Ta. Tu więcej już nic nie było. By. Obejdźmy jeszcze, no właśnie, tu proch mamy. Nie no, jeszcze coś tu jest. Jeszcze coś tu jest. Czekajcie. Tu już jest wyjście. Ale nie zebraliśmy wszystkiego, patrzcie.
Chyba, żeby coś tam było jeszcze na górze do wzięcia. O nie! Nie, 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 nie! Ojejku, jak ja się na niego nadziałem. Dobra. Jeszcze się podniesie. Teraz już się nie podniesie. Nie, też się jeszcze podnosi. No do 3 razy sztuka. Do 4 razy sztuka. Ajajaj. No, musimy apteczki użyć. Bo zaczyna się nam ekran... A nie, to już wszystko było. Ale musimy się cofnąć, słuchajcie, jeszcze do poprzedniej części, bo tam żeśmy jeszcze coś zostawili. Jest na czerwono. Dobra, cofamy się. Tak jak mówię, nie chcę czegoś tutaj opuścić. Chcę wszystko tu pozbierać, wyczyścić. Więc szukamy, co nam tu umknęło. Uwadze. A mogło coś umknąć niestety. W tym labiryncie. No nie. Wracamy. O! I to będzie to. Tak. Dobra. Czyli tu już wszystko. A nie, tędy nie przejdę. Zaraz, którędy się to szło. Bo już pogubiłem się, w którą stronę mam iść. I tu w górę. Dobra. Dobrze, dobrze. A, tu nic nie ma, ale mamy za to windę. No to jedziemy! Ho, ho, ho! Ale winda! Jesteśmy na zewnątrz, na jakimś balkonie, tarasie. A tym co, możemy zjechać w dół też, czy nie? Możemy, patrzcie. Czyli do wyboru, do koloru, możemy sobie tędy wrócić w razie co. No dobrze. Ale jedziemy w górę. Ciekawy jaki napęd ma ta winda. Bo tu nigdzie elektryki przecież chyba nie ma. Może jest. Bierzemy zioło. A ta winda jeździ. Popatrzmy się na widoki. Bo jesteśmy w fajnym miejscu. O, patrzcie, tu jest ten ogród, który żeśmy tam po wyjściu z tego zamku co szli. I tam diuk był na samym skraju, no nie jestem w stanie... O, tam gdzieś był. Przed wejściem, już tutaj tym głównym. No ale oczywiście już go nie ma, bo on jest już w środku. Czyli widzimy, mamy tutaj całą perspektywę. Wiatrak. Oczywiście strzelanie do wiatraka nic nam nie da, nie? Ale... Tu jakieś są... Coś widzę, remontują tutaj chyba przy tym zamku. Szkoda, że nie można się bardziej wychylić, bo chciałbym zobaczyć, co jest za tym. Ładne widoki. No nic. Tu mamy otwarte drzwi, to wchodzimy. Tu mamy okno wybite już, fajnie. Tu mamy maszynę do pisania. Zaraz zapiszemy grę. Ja robię szybki zapis i za chwilę się spotykamy. I już jesteśmy z powrotem, słuchajcie. Kontynuujemy. O, tu mam jakiś worek z pieniędzmi. Podnosimy oczywiście.
Nie, tędy przejść nie możemy jednak. O, co możemy tu zrobić w takim razie? Tu już szyby powybijane. Czekajcie. Aha, czyli w zasadzie tu już nic nie możemy zrobić. To jest po prostu takie pomieszczenie, do którego możemy wejść, zapisać grę i pójść dalej. Być może jakiś decydujący moment będzie za chwilę. Ale tutaj więcej nic zrobić się z tego, co widzę, nie da. Tu jest jakiś kuferek, ale nie ma żadnej interakcji z nim, więc... Więc nic nie zrobimy. No dobra, to wychodzimy na zewnątrz. Szkoda. To co tu więcej możemy zrobić do przodu? Tutaj chyba raczej... O, telefon jakiś dzwoni. To nie u mnie, to w grze. Żeby nie było niedomówień. Gdzie tu telefon może być? Pewnie się nie wiem, czy to przejdziemy. Może? A! O! Nie śpieszy się. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Chyba jest trochę niezadowolona. Czy ja mogę tędy wejść? Chyba nie. Tworzyć tego się nie da. Przełączmy sobie może to wszystko naładowane. Dobra. Co ja tu mogę zrobić? O! A, mamy drzwi, dobra. Ale jeszcze zobaczmy, jak fajnie wygląda widok na zewnątrz tutaj, bo jest naprawdę urokliwy. Patrzcie, jakie fajne choinki. Jodły. No nieziemski krajobraz, popatrzcie tylko sami. Nie wiem, jak to YouTube'a odda, bo potrafi zepsuć nawet najpiękniejsze obrazy ze względu na zastosowane kodeki, ale jest naprawdę tutaj fajnie. I ten ogród na dole, o którym mówiłem przy wejściu. Tam dalej jakieś kominy, góry i dużo mgły. Piękny, śnieżny krajobraz. No, jak to w Rumunii. Dobra, wchodzimy. O, tu coś mamy. No tak. Tu możemy zbadać to. Dobre pytanie. No i więcej nie ma żadnych podpowiedzi. Kółko to samo, tutaj muszę... Aha, czyli tu jakiegoś klucza potrzebujemy, no niestety. Ojejku, przestraszyłem się, myślałem, że to ona stoi, a to tylko jej suknia. Ten rozwalony, zamknięte. O, i co ja tu więcej mogę zrobić? O, tu jeszcze coś jest na ścianie, patrzcie. Klucz Dimitrescu. Zobaczmy, co to jest za klucz Dimitrescu. Klucz Dimitrescu. Klucz udekorowany motywem kwiatu z mieczami. No ładny klucz. Dziwny taki trochę. Tak
Tylko co ja z tym kluczem mogę zrobić? Może tędy się uda przejść? O, próbujemy. Udało się. Ups. What the hell do you, ungrateful, selfish wretch, you come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property. Oops. How dare you? Rest while you can, because I will hunt you. And I will break you! O kurde. Go ahead, do your worst. Ups. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? W piwnicy, poziom drugi. O, tu coś jest. Proch, ale to jeszcze nie wszystko. Tu coś? Może? Może nie. Tu nic więcej nie ma. Aha, tu jeszcze jest skrzyneczka. Zobaczmy teraz. Tak, teraz to jest wszystko. No i co? I chyba tędy tą dziurą trzeba będzie przejść. Próbujemy. Tu mamy jakąś dźwignię, ale czekajcie jeszcze, za czym ją pociągniemy. To sprawdźmy, czy tutaj nic więcej się nie kryje. Zerknijmy na mapkę. No nie. No dobra. Próbujemy, zobaczymy, czym to się dla nas skończy. No i przechodzimy dalej. Mapka. Czyli jesteśmy w lochach. No dobra, to szukamy tutaj czegoś, nie wiem czego jeszcze. Aha, tam jest gdzieś wyjście, przejście, pewnie to jest jakiś labirynt, jak się domyślam. Tu jest zakratowane. O, tu mamy jakąś skrzyneczkę. Skrzyneczkę mamy. Rozwalamy. 1000 lei, pięknie. O, tu też coś. Chemikalia, fajnie. Tu jest jakaś kolejna dźwignia, ale to chyba nie wszystko. A nie, wszystko! Tu już więcej nie ma z tego, co mówi nam mapka, ale jeszcze przejdźmy na wszelki wypadek tak kontrolnie. Popatrzmy, co tu w ogóle jest. Jakieś wiadra. O, tu jest jakieś też przejście, patrzcie. A nie, to jest to miejsce, z którego żeśmy weszli. Dobra. No i to więcej nic nie ma. Musimy się tam dostać, a tam, żeby się dostać, to jest jedyne przejście. Tędy właśnie. No dobra, to lecimy. Ups. O kurde. No to mamy problem. Wow! Oj! Nie! Uciekajmy! Czekajcie, bo już nie wiem, gdzie jestem. Tutaj. Odcięta ręka. No nie! Masakra jakaś. Gdzie ona jest? Tu jest. Nie no, trzeba wiać jakoś, ja nie wiem gdzie nawet.
O nie! O nie, 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 nie! Poszłaś mi stąd! Nie! Tutaj na dole. Tędy może się uda gdzieś uciec. Jest tu jakieś przejście. Dobra, tędy. Ha, klucz Dimitrescu. No próbujemy tym kluczem. Otworzyłem, dobra. Co tu mogę zrobić? Tutaj mogę coś podnieść. Maska żalu, o! Ale numer. Mam odciętą rękę. Woda utleniona, nie wiem, czy tu coś pomoże. O! Pomogła. Ręka przyspawana. Ucieknij z zamku, dobra. O! Słyszę jakieś złowrogie pomrukiwania. Dobra. Dobra. Przeładujmy. Jeszcze coś. No chodź tutaj wyjdź, bo jak jest tam, to ja go mogę... Dobra. Pięknie. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze. Słyszę, ale nie widzę. Jest, widzę. Pięknie. Dobra. No i co więcej? Jest jeszcze coś. Tu kolejny. Dobra. Jeszcze jakiś. Nie widzę. A tu jest. Dobra. Uff. Tyle czy jeszcze coś? Chyba tyle. Chyba, słuchajcie, to będzie tyle. Nic więcej nie słyszę. Zobaczmy na mapkę. Aha, czyli jesteśmy tutaj. No dobra, zobaczmy. Nie! O kurde! Skąd on tu się wziął? No nie, go w ogóle nie słyszałem, on mnie zaatakował. Na szczęście nie drasnął mnie, bo wtedy bym trochę życia stracił. No trzeba tu obejść wszystko. A dobrze jest ich wszystkich wytłuc, bo w tym momencie mamy jakieś suweniry za każdego lykana, bo to są lykany. No dobra. Klucz Dimitrescu? On wszędzie pasuje, ten klucz. Otworzyłem je. Tu są drzwi. Wszystko zamknięte od drugiej strony. A, tu jest czerwono, dobra. Skoro tu jest czerwono, to gdzieś musi się coś kryć. No to rozwalamy. O! Mapa zamku. Podnosimy oczywiście.
Wyświetlamy mapę, czyli tu jesteśmy. No dobra. No to lecimy w górę. Pnij się w górę, jak to kiedyś ktoś powiedział. Dobra, rozwalamy to. Proch strzelniczy, pięknie. Amunicję do pistoletu, a to co? O, szminka zginęła, no popatrzcie się. No dobra, szukamy szminki w takim razie. Nie pasuje. No to niedobrze, że nie pasuje. O, co to było? Tu możemy to rozwalić. O, za jednym zamachem i okno poszło. Nic nam to nie dało. Dobra, lepiej się uzbroję. Co tu mamy? Jakaś książka. Patrzcie. Nie mogę nic więcej z nią zrobić? Mogę. Można sobie na stopklatce poczytać. Dobra. Odkładamy książkę. O, patrzcie. Fragment kryształu, pięknie. O, czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę. Ups. Ups. Ładnie. Tu coś mamy. Łatwiej do otworzenia zamek. Ale nie mamy niestety żadnego wytrychu. Gdzieś jeszcze coś słyszę? O, tam jest. Z takiej odległości to chyba nic mu nie zrobimy. Ta broń ma spory odrzut i jak się z daleka celuje, to niestety nic z tego... O nie! Dobra. Wzięte. O, tu coś było. Kula kwiatu mieczy. I ta kula nam będzie służyła do tego, żeby zagrać w ten labirynt, który tam żeśmy widzieli. Tu jest też taki labirynt, ale chyba nie działający. No nic, trudno się mówi. Lecimy dalej. Stąd żeśmy przyszli, to chodźmy tutaj teraz. A czekajcie, czy myśmy na górze wszystko już zgarnęli? Jeszcze na chwilę wejdę, aby się upewnić. Mapka? Nie! A, bo tu jest ten jeszcze wytrych, którego nie mamy. Chyba. Bo więcej tu nic nie widzę. Dobra, zejdźmy w dół w takim razie. Najwyżej tam będziemy musieli tak czy inaczej jeszcze wrócić. Obejrzyjmy dokładnie to pomieszczenie. Tu coś jest. Obejrzyjmy co. F otwórz. Otworzyłem. Ale czekajcie, tu jeszcze nie jest wszystko załatwione. Tu jest fortepian. O, tu mamy jeszcze złom. Fajnie, tu nawet jeszcze się żarzy. Tu mamy coś, proch strzelniczy, dobrze. Zbadaj.
Zamknęło się niestety. Koniec naszego grania. Ale za to mamy klucz. Zobaczmy tylko, czy tu jest... Nie, jeszcze coś tu jest do wzięcia, patrzcie. O, może tu coś? Jasne, że tu. Czy teraz wszystko? Wszystko. No dobra, chodźmy w takim razie tutaj. No bo co, tutaj już więcej nic nie mamy. Możemy tylko przejść tędy. To jest wyjście na zewnątrz, gdzie myśmy byli. To jest to przejście, drzwi, gdzie były, które były zamknięte. Zobaczmy na mapkę. No tak. Tu już więcej nic nie zdziałamy. No dobra, to chodźmy na zewnątrz, bo tutaj w górę możemy wyjść oczywiście, ale nam to... O nie! Skąd ona tu się wzięła? Nie, 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 nie! Wiejemy, wiejemy, wiejemy! Uff! Pojawi się tu czy nie? Za zimno jej pewnie. Nie, ona tu idzie, patrzcie! Uciekamy. Uciekamy, nie, no to przecież to jest... Paranoja. Skąd ona się w ogóle tu wzięła? Chodźmy na górę szybko. Szybko, 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 tu jest. Może ten klucz będzie pasował? Pasuje, super. Otwieraj to. O nie! Z deszczu podrynne. Oj, oj, oj! Szybko muszę. Poczekajcie, tu coś jest? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra. No niestety musi być tak zimno, bo wiem, że ty za zimnem nie przepadasz. Gdzie ona jest? Tu się gdzieś kształtuje. Tak. Dobra, gdzie ona jest? Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, szybko. Ach. Gdzie ona się tworzy? Tu się tworzy. Ucieka. Dobra. Gdzie jest ta klamka? Tam jest klamka. Oj, 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 oj! No nie! No niestety. Uff. Mamy kryształowy tułów.
obejrzyjmy, co to za skarb. O, skarby. Kryształowy tułów. Obejrzyj. No fajne coś. Cenne. Kryształowa czaszka też cenna. I fragmenty kryształu też cenne. No dobrze. Skoro tak, to okej. Okay. Uff. Ciężko było, ale się udało. No to jeszcze mamy tutaj coś do zebrania. Pomyszkujmy odrobinę. Gdzieś coś tutaj mamy poukrywane właśnie. Tu zamknięte. Tu jakaś kasa. Tu filiżanka, ale żadnej interakcji nie ma. Tu coś leży, książki, ale też żadnej interakcji nie ma. O, tu coś mamy, amunicja do strzelby, fajnie. Tu nic nie możemy zrobić, tu coś też nic nie możemy zrobić. Tu drzwi są, nie wiem, gdzie one prowadzą. Aha, już wiem, gdzie one prowadzą. I tu więcej nic nie ma. Może jeszcze coś w środku tutaj? Nic nie widzę. Tu jest talerz. Ale też tu nic nie ma. Tu są jakieś te. Też nic nie, tego nie możemy. Tu nic więcej z tym się zrobić też nie da. Czyli co, to by było tyle? Tak, to by było tyle. Dobra, to chodźmy w takim razie do holu radości. Czyli tutaj. I tutaj coś mamy do zgarnięcia. Tu na pewno rozbijemy sobie szybę. Przełączę się może na pistolet. Będzie chyba bezpieczniej. Tworzyłem je. Czyli jesteśmy tu w holu, no ale tu nic nie będzie, coś tu szumi. Nic nie będziemy tu robić. O, tutaj coś mamy. Maska radości, bierzemy. Nic się nie dzieje. Okej. To jest chyba kominek, patrzcie. Słyszycie, jak on szumi? Szumiący kominek. Dobra, tu są jakieś drzwi, spróbujmy. O! Bierzemy. Tu nie ma nic. Tu jakaś kartka. Niech zabrzmi pięć dzwonów tej komnaty. O, widzę jeden dzwon. O, i ogień się zapalił. Tu coś mamy. Nic więcej nie ma. A tam jest dzwonek? Jest. O, drugi. Zegar. O, tam jest, patrzcie. Czekajcie. Muszę znaleźć miejsce, w którym... Tutaj chyba... Strzelę w niego, wiecie? Trzeci.
No i gdzie reszta? Jeszcze dwa. Tu schody jakieś. O, patrzcie, gdzie ukryli. Tutaj. Czwarty. I tu jest piąty. Co tu się dzieje teraz? Czy coś tu jeszcze trzeba zrobić? Nie, to już jest wszystko. No to idziemy. Tu coś jest? Dobrze, ale za czym pójdziemy dalej, słuchajcie, to wróćmy może do handlarza, bo to się dla nas może dalsza wyprawa nie do końca dobrze skończyć. I sprzedajmy mu to, co mamy, a w międzyczasie może się uda coś ulepszyć, jeśli chodzi o broń. Ja tu szybko... O, proszę. Ja tu szybko do mojego handlarza. Dobrze poszło, dziękuję, w porządku. Ale niestety, właśnie. You'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Owszem. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Najpierw to sobie może wytwórzmy co nieco. Wytwarzanie. Naboje na pewno, bo te naboje sprzedamy. I na pewno wytwórzmy sobie apteczkę. I to nie jedną widzę. Zobaczmy, co dalej możemy wytworzyć. Nie, no tyle. I co nieco posprzedajmy. Dobra. A więc tak. Fragmenty kryształu. Bardzo cenne. To jest też cenne. Kryształowy tułów mamy jeden. Apteczek oczywiście nie sprzedajemy. Natomiast pozbywamy się amunicji do pistoletu, jako że mamy jej nieskończony zapas pochodzący z dodatku DLC. A zawsze parę grosików na tym zaoszczędzimy. Miny też nie sprzedajemy. No dobra, to tyle. Potwierdzam. 17200 lei dostanę. No, powiedzmy, że wystarczy. Mamy 30785. Zobaczmy, czy coś możemy z tym zrobić. A nie, to już wszystko mamy na maksimum zrobione. Mi się wydawało, że coś jeszcze możemy udoskonalić, ale okazuje się, że nie. Jakie towary pozyskałeś? No właśnie, pokaż. Aha, jakieś tam pistolety, czyli to, co miga, to rozumiem, że to są nowe rzeczy. Ale ta broń, którą mam, chyba mi wystarczy. No, nie sądzę, żebym musiał tutaj cokolwiek dokupować. Tego to na pewno nie, tej zawieszki. A to co to jest, słuchajcie? Lemi, magazynek o dużej pojemności. 9000 kosztuje. Może sobie go kupmy. Tak, poproszę. M1897, czuły spust, zwiększa szybkostrzelność. Czekajcie, my mamy tą broń 1897? Moment. My mamy 1897, czyli to zwiększa szybkostrzelność. Może sobie weźmy ten magazynek, znaczy nie magazynek, tylko ten czuły spust. Jak myślicie? 8000, mamy 21 tysięcy. No dobra, weźmy, bierzemy, kupujemy, dobra. No tak, założyć. Wiem, że się cieszysz.
Ja też się cieszę, bo będę miał lepszą strzelbę. Wyprzedane, miałeś jedną sztukę tego. Duke, no dobra. Wiem, że za drobną zapłatą, wiem, że za darmo nic nie zrobisz. Ty jesteś handlarz. Słyszycie te kroki? To jest Dimitrescu. No dobrze, słuchajcie, ponieważ odcinek już troszeczkę ma, więc w przyszłym odcinku, w następnym odcinku sobie zagramy w naszą grę Labirynt, kulką, którą żeśmy zdobyli, a tymczasem ja grę zapisuję i zapraszam do kolejnej rozgrywki. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!